Dobrze, dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie. Ja się nazywam Łukasz Jasiński, jestem ekonomistą Instytutu Misesa i mój pierwszy wykład na tej szkole będzie dotyczył, tak jak widać na pierwszym slajdzie, podstaw teorii pieniądza. Pieniądz możemy uznać za jedną z kluczowych, czy wręcz najważniejszych kategorii, czy instytucji rynkowych. I na dzisiejszym wykładzie przedstawię Państwu następujące zagadnienia, czy taki jest plan wystąpienia. Na początku opowiem o tym, w jaki sposób powstał pieniądz, jaka jest geneza pieniądza. Potem przejdę do definicji pieniądza, funkcji pieniądza. Zostanie także poruszona kwestia prawa Kopernika Greshama i poprawnego definiowania tego prawa, bo to też z tym czasami jest problem. Będzie także poruszona kwestia związana z siłą nabywczą pieniądza, jako jego ceną. Również poruszone zostaną kwestie związane z tym, jak odpowiednio definiować inflację i deflację, albo jak można je definiować, bo nie ma takiej jednej definicji, dosyć, chciałoby się powiedzieć, ostrej, ale trzeba znać kilka. A także postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy, jak się bardzo często powszechnie twierdzi, deflacja jest takim niekorzystnym zjawiskiem gospodarczym, czy jest takim zagrożeniem dla gospodarki. Na końcu krótkie podsumowanie oraz literatura. Jeśli chodzi o kwestie związane z powstaniem pieniądza, to się zaczyna tak naprawdę wszystko od kwestii ludzkiego działania i jak było to poruszone na wczorajszym wykładzie, podejmujemy działanie, ponieważ odczuwamy dyskomfort jako jednostki działające i chcemy ten dyskomfort zminimalizować bądź całkowicie usunąć. I jednym ze sposobów na usunięcie dyskomfortu czy zrealizowanie założonego wcześniej celu jest uczestnictwo w wymianie. W wymianie nie tylko rozumianej jako zaspokajanie stanu mniej pożądanego stanem bardziej pożądanym, ale rozumianej także jako wymiana dóbr pomiędzy dwiema stronami. To jest tak zwana wymiana barterowa, która dotyczy wymiany towarowej, czyli towar za towar i wymieniamy się towarami, które chcemy w bliższej lub dalszej przyszłości skonsumować. I wymiana barterowa, o ile jest korzystna dla stron, które w niej uczestniczą, dla obydwu stron, tutaj obydwie strony osiągają zyski, ma pewne dwa kluczowe ograniczenia, które utrudniają realizację celów poszczególnym stronom. Pierwsza to jest problem związany z niepodzielnością dóbr. Jeśli na przykład, jak to kiedyś Menger pisał w swoim klasycznym przykładzie, mamy do czynienia, ktoś na przykład ma pług, no i ten pług chciałby wymienić na chleb, no to pług jest raczej ciężko podzielny, a oddanie całego pługa jest problematyczne z tego względu, że kurs wymiany jest niekorzystny. Nie mogę otrzymać chlebochenków chleba i to jest pierwszy problem. Poza tym nawet jeżeli uda się jakieś dobro podzielić, to mogą jego części składowe stracić na wartości. To jest kolejny problem. Druga kwestia, to jest nawet jeszcze bardziej istotna, tak zwany problem podwójnej zbieżności potrzeb, czyli jeśli na przykład rybak, który łowi ryby, chciałby rybę wymienić na chleb, no ale okazuje się, że piekarz nie jest fanem ryb. Piekarz na przykład lubi mleko, no więc ten rybak idzie do mleczarza, tak? Ale mleczarz też nie jest fanem ryb. Jest fanem, nie wiem, czekolady, więc musi się udać do osoby, która wytwarza czekoladę na przykład i dopiero wtedy tą okrężną drogą może nabyć dobra pośrednie i w końcu, w ostateczności to, co tą konkretną osobę interesuje. I to zabiera czas i wysiłek, a i tak na końcu nie mamy pewności, że nasz cel osiągniemy. Więc to jest bardzo problematyczne, dlatego wymiana barterowa dosyć szybko, ale był to też pewien taki etap ewolucji, ewoluowała do wymiany pośredniej, to znaczy z użyciem środka wymiany. I najbystrzejsze jednostki w danych społecznościach, jak to się też często zdarzało, niezależnie od siebie w różnych społecznościach, zauważyły, że pewne dobra są, że tak powiem, bardziej pokupne. To znaczy na pewne dobra zawsze jest popyt, ponieważ każdy może potrzebować tego samego dobra do takiego samego lub do podobnego celu. Możemy jako przykład podać na przykład sól. W zasadzie jak się cofniemy w czasie, to wiemy, że sól zawsze była takim dobrem pożądanym. Każdy jej potrzebował, to dobry środek konserwujący.
Więc takie najbystrzejsze jednostki zorientowały się, że one mogą nabywać takie dobro, ale nie po to, żeby je bezpośrednio konsumować, tylko żeby one służyły jako dobro przeznaczone do wymiany, ale już do wymiany pośredniej. I potem zostały ich decyzyjność w tym zakresie naśladowana i inni członkowie tych mniejszych społeczności czy większych społeczności później zorientowali się, że to jest dobry pomysł, no to my będziemy robić tak samo. I w ten sposób dane dobro stawało się jeszcze łatwiej zbywalne i ewoluowało właśnie do czegoś, co możemy nazwać pieniądzem. I tu jest taka bardzo ważna konkluzja też, która na końcu tutaj jest zamieszczona przeze mnie, mianowicie pieniądz jest towarem. To jest właśnie bezpośredni skutek tej ewolucji, tak, z wymiany barterowej do wymiany pośredniej. Trudno mówić o pieniądzu jako o dobru, który nie ma postaci towaru, tak, czyli de facto jest to dobro, bo zaspokaja nasze potrzeby, ale w tym wypadku one są związane z wymianą pośrednią, a nie bezpośrednią. I tutaj kolejna ważna kwestia, mianowicie jak możemy zdefiniować pieniądz. Można na przykład się powołać na to, to sobie tak rozbiję na części składowe, na to, w jaki sposób pieniądz, czy jego ewolucję jednocześnie zdefiniował Rothbard. I Rothbard napisał tak: pieniądz nie jest abstrakcyjną jednostką rozliczeniową, którą można oddzielić od konkretnego towaru. Nie jest bezużytecznym żetonem, służącym jedynie do wymiany. Nie jest też czymś narzuconym społeczeństwu. Nie stanowi gwarancji stałego poziomu cen. Pieniądz jest po prostu towarem. To jest ładnie tutaj pokazany proces ewolucji pieniądza i tego, że pieniądza się nie da tak odgórnie narzucić. A mówiąc jeszcze prościej, pieniądz jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. I tutaj ważna uwaga. Istnieje pewna różnica między pieniądzem a środkiem wymiany i ona dotyczy skali wykorzystania. I bardzo często się mówi, że każdy pieniądz jest środkiem wymiany, ale nie każdy środek wymiany jest pieniądzem. Jeśli jakiś środek wymiany pośredniej oczywiście służy do tej wymiany pośredniej, ale on jeszcze nie ewoluował do roli pieniądza, to nie jest dostatecznie powszechnie akceptowany, to w zasadzie z ekonomicznego punktu widzenia ta funkcja się nie zmienia, bo to dalej jest wymiana pośrednia. Ale zawsze tutaj trzeba taki mały wykrzyknik postawić i pokazać, że czy dopowiedzieć, że to jeszcze nie jest pieniądz, bo to nie ma takiej skali oddziaływania. Gdzie jest ta skala, to ma mniejsze znaczenie, bardziej chodzi o zrozumienie funkcji tutaj. Na przykład współcześnie powiemy, że o ile Bitcoin możemy wykorzystywać do wymiany pośredniej, czy płacić Bitcoinem, no to wciąż więcej osób słyszało o Bitcoinie niż Bitcoina może nawet nie tyle posiada, co wykorzystuje do wymiany pośredniej. Więc Bitcoin będzie środkiem wymiany, ale jeszcze nie będzie pieniądzem, zgodnie z taką terminologią. Bardzo ważna rzecz również, funkcje pieniądza i może na początku warto pokazać takie podręcznikowe funkcje pieniądza, jakie możemy znaleźć na takim podstawowym, standardowym kursie ekonomii na uczelniach. I pierwsza to jest to, o czym już mówiłem, czyli środek wymiany. I z tej pierwszej, takiej pierwotnej funkcji wynikają dwie kolejne. Mianowicie często się pisze właśnie w podręcznikach do ekonomii, że jest to jednostka rozliczeniowa, ale jednostka rozliczeniowa rozumiana w wąskim znaczeniu. To znaczy, że w pieniądzu mamy ceny, tak, mamy jakieś tam rozliczania podatków, możemy sobie prowadzić jakieś tam rachunki w pieniądzu, to ktoś przyjmuje pieniądz jako zapłatę, to o to chodzi. I druga funkcja, czy w zasadzie trzecia, tak, druga wynikająca z tej pierwszej, czyli środek przechowywania wartości. Liczymy na to, że akumulując pieniądz będziemy mogli w przyszłości za niego nabyć określoną liczbę dóbr i usług. I tak jak mówiłem, te dwie ostatnie wynikają z tej pierwszej, ale w związku z tym, że jesteśmy na szkole Instytutu Misesa, to możemy te wszystkie funkcje jeszcze umiejętnie rozszerzyć i mówiąc inaczej, o pieniądzu da się, o jego funkcjach da się powiedzieć o wiele więcej, czyli tę instytucję, tę kategorię pieniądza możemy rozszerzyć. I Austriacy bardzo często wskazują, że funkcja pieniądza, jedna z jego głównych funkcji, to nie jest tylko funkcja taka techniczna, rozliczeniowa, tylko to chodzi o funkcję kalkulacyjną. Będzie też o tym odrębny wykład, albo już był chyba. Nie, będzie, tak? Była kalkulacja? Nie było. To jeszcze będzie, to wszystko przed wami. Więc nie będę za bardzo spoilerował, ale generalnie chodzi o to, że funkcja kalkulacyjna polega na tym, że my za pomocą pieniądza możemy
próbować podejmować lepsze decyzje i jako, czy podejmujemy lepsze decyzje i jako konsumenci, i jako producenci, bo jako producenci możemy łatwo stworzyć jakiś biznesplan, sprawdzić, czy nam się on kalkuluje za pomocą porównania przychodów, kosztów i tak dalej. Konsument też może łatwiej podejmować decyzje, jakie dobra nabywać, z jakich dóbr rezygnować, co jest kosztem alternatywnym. To wszystko jest sprowadzone do tego mianownika pieniężnego. I to jest ta istotna funkcja kalkulacyjna. Druga bardzo ważna funkcja, taka w stylu austriackim można powiedzieć, to jest mianowicie środek do lepszego radzenia sobie z niepewnością. Przyszłość jest niepewna, to oczywiście każdy wie. Nie wiemy, co nas czeka jutro i tak dalej, i za rok, i za 10 lat, nawet za godzinę. I dlatego ten pieniądz się do tego również świetnie nadaje, bo jeżeli gospodarka jest oparta na pieniądzu, no to my wiemy, że gdybyśmy czegoś potrzebowali, no to możemy za to tym pieniądzem zapłacić i on zostanie zaakceptowany, czyli dojdzie do wymiany. Również jeżeli uważamy, że zbliżają się jakieś gorsze czasy, no to możemy ograniczyć konsumpcję i sobie zakumulować oszczędności właśnie w formie pieniężnej. To jest właśnie ta funkcja, która nam pomaga do radzenia sobie z tą niepewnością. Kolejna bardzo ważna uwaga, związana też z funkcją pieniądza, mianowicie pieniądz nie mierzy cen ani wartości dóbr i usług. Jest takie powszechne dosyć przekonanie, z którym trzeba walczyć, że pieniądz to jest miernik wartości. Wiemy z wczorajszego wykładu, że to człowiek jest tą jednostką, która nadaje konkretnym dobrom wartość, czy w zasadzie rzeczą wartość, materialnym i niematerialnym, dlatego stają się one dobrami i usługami. I tutaj one są wyrażone w pieniądzu tylko po to, żebyśmy mogli dokonać odpowiednich kalkulacji. Ale sam pieniądz nie jest miernikiem wartości dóbr i usług, no bo jeśli byłby tym miernikiem, no to po co ja przeznaczam na przykład 5 zł na masło, jeśli to ma taką samą wartość, tak? Jeżeli 5 zł miałoby mierzyć cenę masła, czy wartość tego masła jako dobra, no to mogę powiedzieć, że skoro jest taka sama wartość, no to nie ma sensu dokonywać wymiany. Ale my powiemy, że jest to cena wyrażona pieniądzem i cena mnie tylko informuje o tym, ile ja muszę środków pieniężnych poświęcić, żeby nabyć określone dobro. Jest w pewnym sensie pytaniem, jak bardzo cenisz te pieniądze? Czy może bardziej cenisz kostkę masła? Co jest dla siebie bardziej warte? Więc tutaj pieniądz pomaga mi oszacować, pomaga mi przy decyzjach, ale nie mierzy ani wartości, nie mierzy wartości dóbr i usług. I tak jak tu jest właśnie na końcu napisane, ceny są wyrażone w pieniądzu, są sprowadzane do wspólnego pieniężnego mianownika. Przepraszam, pytania wszystkie, jeśli można, dotyczące tematyki tego wykładu poproszę na później, po zakończeniu. Jeżeli będą jakieś inne pytania, to też będzie ostatniego dnia panel dyskusyjny, więc jeżeli pojawiły się jakieś pytania, które przy okazji się powstały, ale nie dotyczą dzisiejszego wykładu, to prosiłbym zapisać najlepiej i bardzo chętnie odpowiemy na ostatni dzień. A jak skończę wykład, pewnie przypomnij się, z chęcią odpowiem. Idąc dalej, pieniądz jest instytucją rynkową, ponieważ ona powstaje w sposób zdecentralizowany, oddolny. Nikt nie wynalazł pieniądza. Często też możecie znaleźć w jakichś podręcznikach, nawet chyba bardziej szkolnych. Nie wiem też skąd się to bierze, że pieniądz wynaleźli Fenicjanie. Oni wykorzystywali pieniądz, no bo to była nacja handlowa. Ale to nie jest taki wynalazek jak silnik parowy, że po prostu ktoś to wynalazł i pozostali zaczęli naśladować. Tak? To równolegle się pojawiło w różnych społecznościach, które nawet nie wiedziały o swoim istnieniu. To nie był tego rodzaju wynalazek, to było pewne odkrycie. Wynalazek w cudzysłowie, tak, ale nie taki jak na przykład silnik parowy. I kolejna bardzo ważna rzecz, pieniądza się nie da narzucić odgórnie społeczeństwu. To, że dzisiaj posługujemy się papierkiem, czy nawet to nie ma postaci materialnej, to jest inna historia. W następnym wykładzie będzie o tym więcej na pewno. Ale gdybyśmy wyobrazili sobie taki punkt startowy, taki punkt zero i chcieli powiedzieć, no dobra, wychodzi jakiś centralny planista w lokalnej społeczności i mówi, że ten papier ma być pieniądzem i macie to akceptować, to nie ma szans powodzenia, po prostu nikt nie będzie wiedział dlaczego, jak ja mam w tym interes, a po co to komu. A ja wiem, że soli potrzebuje każdy sąsiad, tak? I dlatego ja też potrzebuję soli, bo wiem, że z każdym się wymienię. I tak samo później ewoluowały, czy w ramach pewnej konkurencji, pieniądzem stały się metale, w tym metale szlachetne, jak złoto i srebro, ale o tym za chwilkę jeszcze. Kilka kwestii związanych z pieniądzem, bardzo ważna kwestia, tak, no może nie tak zwane, po prostu prawo Kopernika-Greshama.
skoro pieniądz jest towarem, to powinniśmy sobie też zadać pytanie, że pomiędzy poszczególnymi dobrami pełniącymi funkcję pieniądza występuje konkurencja, czyli pewne towary poprzez nasze wybory, nasze decyzje konkurują między sobą o to, który z nich może być lepszym pieniądzem. Jakie są cechy dobrego pieniądza jako towaru? No na pewno powinna być trwałość, czyli on nie powinien się szybko przeterminowywać. Podzielność i przy tej podzielności nie może być obecna utrata wartości. Też jest dobra cecha pieniądza. Liczymy też na to, że podaż danego dobra będzie dosyć ograniczona, co po prostu nie spowoduje tego, że rynek zaleje dodatkowy kruszec i co spowoduje wzrost cen. Więc stabilność siły nabywczej pieniądza to też jest bardzo ważne. I historycznie w różnych społecznościach, w różnych częściach świata, w różnych okresach wiele towarów pełniło funkcję pieniądza i one z jednej strony się uzupełniały, a z drugiej strony między sobą konkurowały. Karl Menger zresztą stwierdził, że pierwszym standardem pieniądza na świecie tak naprawdę nie było złoto, srebro czy żelazo, tylko bydło. To był tak zwany standard bydła. Dlaczego? Dlatego, że to były społeczności oparte na rolnictwie, więc każdy tam jakąś krowę miał i się łatwo było tym wymienić. Jak później zaczęły powstawać pierwsze miasta, zaczęła się tam rozwijać sztuka rzemieślnicza, no to wiadomo, że i związana z obróbką metali, więc metal też zaczął być wartościowy jako dobro, więc zaczął on powoli wypierać i zastępować inne formy. Wiele też zależało od specyficznych uwarunkowań, co możemy produkować w danej gospodarce. Tytoń, muszelki, jakieś haczyki, jak pisał kiedyś Rothbard, skóry, metale, o których już mówiłem. To wszystko między sobą równolegle konkurowało i jednocześnie się trochę uzupełniało. I stąd pojawiło się też właśnie jakby takie twierdzenia, że konkurencja między tymi prywatnymi mennicami, które mogą być pieniądz, bo żeby sobie ułatwić wymianę, to znaczy naturalną konsekwencją tego procesu jest to, że powstają specjalne, prywatne, specjalistyczne przedsiębiorstwa zwane mennicami, które tworzą monety albo sztabki o określonej jakości. I tu się zaczęły pojawiać takie sugestie, że no tutaj te prywatne mennice mogłyby w jakiś sposób zaniżać jakość swoich produktów, jeśli to chcielibyśmy odnieść do kruszcu, no to postulat mógł być taki, że wyobraźmy sobie, no na przykład tak 100-uncjową monetę, trochę dużo, ale okej, 100-uncjową monetę z złota, no i konkluzja jest taka, że jakby się zajmował produkcją pieniądza rynek, no to z czasem by zaczęły te prywatne mennice oszukiwać i wypuszczać monety nominalnie, które mają no te 100 uncji, ale realnie tego kruszcu by miały 95, 92, 90 i tak dalej. I po prostu zaniżałyby jakoś w ten sposób swoich produktów. Stąd błędna interpretacja czegoś, co nazywamy prawem Kopernika Greshama. I często się właśnie twierdzi, że to stanowi zawodność rynku, dlatego pieniądz powinno produkować państwo. Ale jest niestety powszechna, ale błędna definicja tego prawa, którą tutaj możecie sobie właśnie przeczytać, czyli mianowicie zły pieniądz wypiera z obiegu dobry pieniądz. Tak po prostu. I tutaj trzeba doprecyzować, że jest to niepełna definicja, w związku z tym, że jest to niepełna definicja, ona nie może być poprawna. Mianowicie zły pieniądz, i to jest poprawna definicja, zły pieniądz wybiera z obiegu dobry pieniądz, jeśli nada im się takie same wartości nominalne. Pieniądz, któremu rząd nada sztucznie zawyżoną wartość, będzie wypierał z obiegu pieniądz, którego wartość zostanie sztucznie zaniżona. Jest to po prostu przykład kontroli cen. A wiemy, że jak mamy do czynienia z kontrolą cen, to jednych produktów albo czy dóbr brakuje, a drugich mamy aż za dużo. No jeśli sobie możemy wyobrazić na przykład jakąś monetę ze złota, która ma 10 gramów złota i w trakcie jej używania na przestrzeni iluś tam lat zawartość kruszcu poprzez tam różne tarcia, upadki się zmniejszyła na przykład do 9 gram, no to w normalnych warunkach rynkowych powiemy, że ty masz tak naprawdę no nie 10, chciałoby się powiedzieć, 10-gramową monetę, tylko 9-gramową, więc możesz nabyć za to mniej. Masz tak jakbyś miał mniej pieniędzy. Natomiast jeżeli wkroczy w taką wymianę rząd, a w przeszłości bardzo często wkraczał i spowoduje, że wprowadzenie takiego przepisu, że ta 9-gramowa moneta jest warta tyle samo co 10-gramowa, czyli tak jakbyś miał dalej 10 gram złota,
no to niełatwo stwierdzić, że raczej byśmy byli chętni do, w pierwszej kolejności do wymiany tej 9-gramowej niż 10-gramowej. 10-gramową byśmy zachowali w kieszeni, czyli ona by z obiegu stopniowo wypadła. I to jest prawo Kopernika Greshama. Na rynku nie ma czegoś takiego, ponieważ nawet gdyby jakaś prywatna miejsca chciała oszukać, jak wiecie, konkurencja czuwa i tutaj nigdy nie spotkałem się z jakimś dowodem na to, że tutaj rynek zawiódł. Natomiast bardzo często z historii można wskazać właśnie przykłady kontroli cen. Władcy potrzebowali dodatkowych funduszy na wojnę. Jak się czyta w podręcznikach historii, jakieś bardzo często się pojawia, że jakiś tam władca zreformował walutę. No to to może oznaczać dwa scenariusze. Albo on przyskrobał jedno i po prostu wypuścił jakąś nową monetę ze swoją podobizną, która miała mniej zawartości kruszcu. No albo jeżeli był jakimś, można powiedzieć, lepszym władcą, starał się blokować takie inicjatywy, więc zależy o co tutaj chodzi. Ale to nie było dlatego, że rynek zawodził. I tu mamy taki, bardzo lubię ten przykład, tu mamy taki współczesny przykład prawa Kopernika Greshama w XXI wieku. Mamy dwie uncje złota po lewej i po prawej, w środku jest uncja srebra, skupmy się na przykład na złocie. Co to znaczy na przykład 100 euro, tak, po lewej stronie? Że, co oznacza ten zapis? Że ta jedna uncja złota może pełnić funkcję pieniądza, czyli ja mogę pójść do sklepu i coś kupić za 100 euro i nie będę wsadzony do więzienia. No to możemy powiedzieć, że skoro jest tak fajnie, no to dlaczego się tym tego nie wykorzystuje jako pieniądza? I tu wchodzi właśnie prawo Kopernika Greshama. Odpowiedź jest prosta, bo się nie opłaca, ponieważ na rynku złoto kosztuje obecnie chyba nieco ponad 1800 euro i nieco ponad 1900 dolarów. No więc jak łatwo sobie policzyć, gdybyśmy chcieli użyć takiej uncji złota jako pieniądza, no to najpierw musimy nabyć taką uncję ze złota za na przykład 1800 euro i potem wykorzystać to jako 100 euro, czyli tracimy 1700 euro. Nikomu się nie będzie opłacała taka transakcja, dlatego nabywamy za 1800 euro czy 1900 dolarów jedną uncję złota, ale po to, żeby ją sobie tezauryzować. Tak samo jest ze srebrem, tu mamy akurat 5 dolarów i też możemy prawnie, formalnie, jawnie skorzystać z tego jako z środka płatności, tylko że problem jest taki, że uncja srebra obecnie mniej więcej jest wyceniana na 23 dolary, czyli tracimy 18 dolarów, jest to znowu nieopłacalne. I to jest prawo Kopernika Greshama. To nie jest stare prawo, gdzie tam, wiecie, kiedyś sobie skrobali monetę, żeby obniżyć jej wartość. To jest taka uspółcześniona wersja. Skutek jest w zasadzie taki sam. Ten lepszy pieniądz, złoty, kruszcowy pieniądz, pieniądz towarowy jest poza obiegiem. Można to nabyć jako aktywo inwestycyjne, ale nie będziemy korzystać ze złota i srebra jako nie będziemy tego wykorzystywać jako pieniądza, niestety. Kolejna ważna kwestia, siła nabywcza pieniądza. Co to jest? Konkluzja wcześniejsza, czy jedna z ważniejszych konkluzji jest taka, że pieniądz jest towarem, a skoro jest towarem, no to przecież każdy towar ma swoją cenę. Tu mamy takie dwa pytania bardzo ważne. W takim razie, czym jest cena pieniądza i jaka jest cena pieniądza? Jak określić cenę pieniądza? I powiemy, że znowu w ślad za Rothbardem, również ważna obserwacja. Dobra konsumpcyjne zużywane są przez konsumentów. To jest oczywiste. Dobra kapitałowe i surowce naturalnie zużywane są w procesie produkcji dóbr konsumpcyjnych. Tymczasem pieniędzy nie zużywa się. Pieniądz podczas transakcji nie znika. On jest po prostu przekazywany z rąk do rąk. Często też się twierdzi, że pieniądz krąży w gospodarce, ale tak naprawdę pieniądz nie krąży. To nie jest powietrze czy krew płynąca w żyłach. To nie jest jakiś proces cyrkulacji. Tak naprawdę krążą między nami dobra, którymi się wymieniamy, bo nam chodzi o dobro, a pieniądz jest środkiem do wymiany dóbr i usług. Jakbyśmy sobie policzyli w jakichś sekundach, czy nawet jakichś mniejszych jednostkach czasowych, ile czasu, zwłaszcza dzisiaj, zajmuje taka transakcja, no to może by to było nawet, nie wiem, kilka sekund, czy tam kilkanaście sekund, jakbyśmy to mieli zliczyć, więc to na pewno nie krąży. W większości przypadków pieniądz sobie leży, czy na koncie, czy jest w naszej kieszeni. Idąc dalej, rola pieniądza polega na pośredniczeniu w wymianach, na zapewnieniu łatwiejszego przechodzenia towarów i usług z rąk do rąk. W przypadku pieniądza jego ceną jest cały wachlarz kursów wymiany na wszystkie poszczególne dobra dostępne na rynku. Ceną pieniądza jest więc siła nabywcza jednostki pieniężnej. Co ja mogę dostać za jedną jednostkę pieniężną? Więc jest to jakby odwrócenie, tak? Jak powiemy, że na przykład cena
siła nabywcza jednej złotówki wynosi na przykład 1/5 masła, 1/4 chleba, 1/10 jakiejś lepszej czekolady, 1/100 samochodu, 1/400 jakiegoś mieszkania i tak dalej, i tak dalej. 8-tysięczną z jednej uncji złota, jakbyśmy chcieli nabyć złoto jako dobro inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc siła nabywcza pieniądza to jest właśnie tak zwana cena pieniądza. Nie wiem, czy po angielsku to będzie skrót purchasing power money. I tutaj taka też ważna obserwacja, występuje odwrotna korelacja z poziomem cen. To znaczy, kiedy ceny dóbr i usług rosną, no to nasza siła nabywcza maleje, ponieważ jeżeli cena masła wzrośnie z 5 na 6 zł, to ja za 1 złotówkę już nie nabędę 1/5 masła, tylko 1/6 mniej. I odwrotnie, kiedy ceny dóbr i usług spadają, no to siła nabywcza jednostki maleje. Wtedy też możemy powiedzieć, że nasze dochody realne rosną, ponieważ mam nominalnie tyle samo, ale ja kupię realnie więcej dóbr i usług, więc tak jakbym był realnie bogatszy, chociaż nominalnie zarabiam tyle samo. I prosty taki wzór, PPM to się równa 1 przez P, więc jakbyśmy chcieli to sobie, tego nie będę robił, ale zwizualizować, to możemy powiedzieć, że to ma postać krzywej popytu, opadającej krzywej popytu. To jest dokładnie tak samo. Więc na łatwiej to zapamiętać w ten sposób, że jest odwrotnie. Kiedy ceny rosną, siła nabywcza maleje, kiedy ceny spadają, siła nabywcza pieniądza rośnie. Wydaje mi się, że wszyscy wolimy ten drugi scenariusz. I skoro wiemy, co to jest ta cena pieniądza, więc pieniądz nie ma jednej jakiejś stałej ceny, ponieważ ceny cały czas się zmieniają, to musimy powiedzieć, musimy wskazać na takie dwa czynniki, mianowicie na czynniki popytowe i podażowe, które określają, czy wpływają na siłę nabywczą pieniądza. I mamy czynniki po stronie pieniądza. Mamy też czynniki po stronie dóbr, tak, popytowe i podażowe. I mamy takie dwa scenariusze tutaj. Wzrost, spadek podaży pieniądza. Jeżeli podaż pieniądza rośnie i dodatkowy pieniądz trafia do gospodarki, do konsumentów, my dodatkowy pieniądz wydajemy względem naszych preferencji, ale ilość dóbr się nie zmienia, no to niełatwo przewidzieć, że ceny wzrosną i siła nabywcza pieniądza spadnie. Z drugiej strony, jeśli podaż pieniądza się zmniejszy, pomijam tutaj przyczyny, my jako konsumenci będziemy generowali mniejszy popyt, co będzie miało wpływ na spadające ceny dóbr i usług konsumpcyjnych i dóbr i usług produkcyjnych aż do pierwotnych czynników produkcji, więc wtedy siła nabywcza pieniądza wzrośnie. Możemy także mówić o wzroście lub spadku popytu na pieniądz. Co to jest popyt na pieniądz? Jest to taka sytuacja, w której na przykład konsument chce wymienić więcej dóbr i usług, żeby pozyskać więcej pieniądza. Wtedy on nie chce kupić więcej mieszkań, samochodów, czego tam sobie zażyczy, tylko chce akumulować pieniądz, na jakieś tam cele w przyszłości. O popycie na pieniądz możemy też mówić z perspektywy producenta czy sprzedawcy, który chce sprzedać jak największą ilość dóbr, żeby pozyskać jak największą ilość pieniędzy. Także konsument może ograniczyć inne wydatki, żeby zaoszczędzić, jak to się mówi. To też jest funkcja mówiąca o tym, że następuje wzrost popytu na pieniądz. Natomiast spadek popytu na pieniądz, kiedy się, mówiąc kolokwialnie, chcemy pozbyć pieniądza, chcemy wydać nasze oszczędności na coś. Wtedy nie potrzebujemy tylu pieniędzy i nasz popyt na pieniądz spada. I ta pierwsza sytuacja powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza, ta druga sytuacja, czy ten drugi scenariusz powoduje, że ceny rosną, tak, bo my zwiększamy popyt na coś, na jakieś dobra i usługi. I tak samo mamy czynniki po stronie pieniądza i mamy czynniki występujące po stronie dóbr. Jeżeli rośnie podaż dóbr, no to wiadomo, że przy założeniu oczywiście, że my mamy taką samą ilość pieniądza, no to muszą być zapewne niższe koszty produkcji, niższe ceny, żebyśmy mogli nabyć tę dodatkową pulę, tak? Bo inaczej nie będziemy w stanie. Kiedy natomiast mamy spadek podaży dóbr, no to jest sytuacja odwrotna, czyli wtedy siła nabywcza pieniądza rośnie, bo jest tylu samochętnych, którzy mają tyle samo pieniędzy, ale jest mniej dóbr. Tak jak troszkę mogliśmy obserwować w początkowych okresach pandemii. Było pewne zamieszanie, poprzerywane łańcuchy dostaw, ale potrzeby się nie zmieniły, więc ceny poszły do góry. To można powiedzieć, że to była taka współczesna sytuacja. Chociaż to jest rzadszy przypadek. Także możemy mówić o wzroście spadku popytu na dobra i tu jest podobna historia. Jeśli z jakiegoś powodu rośnie popyt na dobra, ceny rosną, więc spada siła nabywcza i odwrotnie, jeżeli spada popyt na dobra, ceny maleją, więc siła nabywcza rośnie. Jest to też
Może być to też powodowane dodatkowo pewnymi zachowaniami, decyzjami sprzedawców, którzy próbują dynamicznie czy jak najszybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Więc wszystkie te czynniki tak naprawdę zachodzą równolegle i jednocześnie wpływają na siłę nabywczą pieniądza czy na ogólny poziom cen, co powoduje, że trudno powiedzieć tak do końca ze stuprocentową pewnością, co spowodowało taką, a nie inną sytuację na rynku. Jeszcze kilka uwag z Rothbarda, bardzo ważnych. Mianowicie Rothbard napisał tak, a propos siły nabywczej. Wzrost podaży pieniądza, podobnie jak wzrost podaży każdego dobra, powoduje wprawdzie spadek jego ceny, ale w przeciwieństwie do innych dóbr nie przynosi społeczeństwu korzyści. Ludzie nie stają się bogatsi. Nawet nowe dobra konsumpcyjne i kapitałowe wpływają na podwyższenie poziomu życia, natomiast nowe pieniądze wywołują tylko wzrost cen, to jest rozcieńczają własną siłę nabywczą, czyli pieniądz jest gorszej jakości, możemy powiedzieć. Mniej możemy za niego nabyć. Dzieje się tak dlatego, że pieniądz jest użyteczny wyłącznie ze względu na swoją wartość jako środek wymiany. Inne dobra mają różne zastosowania praktyczne i z tego względu wzrost ich podaży służy zaspokojeniu kolejnej części popytu zgłaszanego przez konsumentów. Dochodzimy więc do zadziwiającego wniosku, że wielkość podaży pieniądza jest bez znaczenia. Każda podaż tak samo dobrze spełni swoje zadanie. Więc konkluzja jest taka, to, że jakieś dobro zaczęło pełnić funkcję pieniądza, oznacza, że jego podaż okazała się wystarczająca, czyli to dobro ewoluowało ze środka wymiany do pieniądza, czyli powszechnie akceptowanego środka wymiany. To jest ten punkt przejścia, tak, gdzie już akceptujemy. I zwróćcie też uwagę na to, że generalnie ekonomiści się nie zastanawiają, ile na rynku ma być krakersów, orzeszków ziemnych, czekolady, samochodów, mieszkań i tak dalej. Nie szukają jakiejś optymalnej ilości, ale jak się zwłaszcza spojrzy na politykę pieniężną banków centralnych, to próbują zawsze znaleźć bankierzy centralni jakiś złoty środek, tak? Ile pieniądza to jest optimum, tak? Z austriackiej perspektywy powiemy, że jest to niepotrzebne, no bo jeżeli jakieś dobro ewoluuje do pieniądza, to gdyby miało być za mało, no to by nie ewoluowało, tak? Więc tutaj papier, który można drukować w nieskończoność wręcz przy zerowym lub bardzo niskim koszcie, i tak nie spełniłby swojej funkcji. Kolejna kwestia, skoro już jesteśmy przy sile nabywczej, to nie da się nie powiedzieć o zjawisku czy zjawiskach zwanych deflacją oraz inflacją. I tutaj ponownie trzeba ostrzec przed wpadnięciem w pewną błędną definicję, ponieważ tak ogólnie można powiedzieć, że są takie dwa podejścia do definiowania inflacji i deflacji. I jak pisał Mises z kolei, zwróćcie na to uwagę, termin inflacja miał oznaczać zmiany spowodowane czynnikami pieniężnymi, których skutkiem jest spadek siły nabywczej, oczywiście pieniądza, a termin deflacja spowodowane czynnikami pieniężnymi, których skutkiem jest wzrost siły nabywczej. Czyli najpierw zachodzą zmiany po stronie podaży pieniądza i to skutkuje wzrostem, spadkiem cen, czy wzrostem, spadkiem siły nabywczej. Ci, którzy posługują się tymi terminami, nie zauważają, że skoro siła nabywcza nigdy nie jest stała, no bo ceny zawsze się zmieniają konkretnych dóbr, to zawsze mamy do czynienia z inflacją lub deflacją, zwłaszcza w naszym prywatnym koszyku konsumenckim. Lekceważą te ciągłe fluktuacje, jeśli są niewielkie i mało widoczne, a określenia inflacja i deflacja rezerwują dla dużych zmian siły nabywczej. Natomiast my wiemy, że nawet relatywnie niewielka roczna inflacja, np. 2% przy procencie składanym, w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest w stanie bardzo znacząco realnie uszczuplić nasze oszczędności. Idąc dalej jeszcze. Decyzja o tym, od którego momentu zmiana siły nabywczej powinna być uznana za dużą, to kwestia subiektywnych ocen. Jest więc oczywiste, że terminy inflacja i deflacja są pozbawione precyzji, czego wymaga się od pojęć stosowanych w prakseologii, ekonomii i katalaktyce. Rewolucja semantyczna, jeden ze znaków naszych czasów, spowodowała także zmianę tradycyjnego znaczenia terminów inflacja i deflacja. Dziś używa się ich często nie jako określenie dużego wzrostu lub spadku podaży pieniądza, lecz nieuchronnych konsekwencji tych zdarzeń, to znaczy ogólnej tendencji do wzrostu lub spadku cen, towarów i płac. Czyli inflację, deflację definiuje się bardzo wąsko. Mówi się, no inflacja to jak ceny rosną, a deflacja to jak ceny spadają, tak? Ale ceny same z siebie nigdy
nie, większość cen nie może wzrosnąć albo nie może spaść. Chyba że mówimy o jakimś zastrzyku pieniężnym albo wręcz przeciwnie, albo o jakiejś presji deflacyjnej. Owa zmiana znaczeniowa ma istotne następstwa, gdyż odgrywa ważną rolę w kształtowaniu przychylnego nastawienia wobec inflacjonizmu. I tutaj Misesowi chodziło o to, że często jako rozwiązanie inflacji, rozumiane jako wzrost cen, proponuje się zwiększenie podaży pieniądza i rozdysponowanie tej dodatkowej puli do tych, no, chciałoby się powiedzieć, najbardziej potrzebujących, tak? Ale jak wiecie, to często się mówi, że takie rozwiązanie to jak polewanie pożaru benzyną, no bo to tylko nas, tylko dynamikę wzrostu cen może jeszcze przyspieszyć i na pewno nie rozwiąże tego problemu. I powoduje presję inflacyjną, czy nawet byśmy powiedzieli hiperinflacyjną. Tak więc inflację powinniśmy definiować nie po prostu jako wzrost ogólnego poziomu cen, no bo pamiętajcie, że każdy z was, każdy z nas ma ograniczoną pulę środków na wydanie, tak? Nawet gdybyśmy wszystkie pieniądze wydawali, nie mieli żadnych oszczędności, czyli nie generowalibyśmy popytu na pieniądz, tak można powiedzieć, wszystko wydajemy, no to w gospodarce pojawi się pewna struktura cen, no to ja wówczas mogę zadać pytanie, no a jak jeszcze zwiększyć ceny? No ale wy wtedy możecie powiedzieć, no tak, ale nie mamy z czego, bo już nie mamy z czego generować dodatkowego popytu, tak? Nie mamy dodatkowych środków, żeby coś jeszcze nabywać. No chyba że ktoś po prostu te pieniądze w pewnym sensie wam zrzuci z helikoptera, tak jak to się mówi. Dodatkowy pieniądz trafi jakimś kanałem, czy przez bank centralny, czy przez banki komercyjne do gospodarki. I ostatnia kwestia, którą jeszcze chciałem poruszyć. Często się mówi, że deflacja jest zła dla gospodarki, bo jak ceny dóbr konsumpcyjnych spadają, to przedsiębiorstwa mają mniejsze przychody, robią mniejsze inwestycje, zwijają działalność, zwalniają pracowników, tworzy się, czy prowadzi to do jakichś problemów gospodarczych, może być początkiem recesji i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy ceny spadają, to jest źle. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że deflacja nie musi być niekorzystna i zazwyczaj nie jest niekorzystna dla gospodarki, to znaczy może być pozytywnym zjawiskiem i kilka takich przykładów można podać. Na przykład, kiedy załamuje się system bankowy, bo jesteśmy już na przykład w końcowej czy w kolejnej fazie cyklu koniunkturalnego, przedsiębiorstwa, które źle inwestowały, bankrutują, rynek się oczyszcza w ten sposób, to jest tak zwany proces dostosowawczy i to powoduje też presję deflacyjną, ceny spadają. O ile jest faktycznie to sytuacja trudna, o tyle sam proces dostosowawczy jest zdrowy, bo on jest sygnałem, że popełnione zostały błędy i rynek się musi oczyścić. Następuje też oczywiście spadek podaży pieniądza wtedy. Więc to jest pierwsza sytuacja, kiedy deflacja tak rozumiana nie jest negatywna, jest pozytywna. Chociaż sytuacja ogólna jest trudna, tak? Ale samo zjawisko jest pozytywne. Druga kwestia, wzrost popytu na pieniądz. Jest jakaś niepewna, rośnie niepewność, jakieś społeczeństwo, czy czegoś się tam obawiamy. No i stwierdzamy, że może lepiej mniej wydawać i więcej oszczędzać. Czyli zwiększamy popyt na pieniądz, o czym już mówiłem wcześniej, spada popyt na dobra i usługi, więc ceny zaczynają też spadać dóbr konsumpcyjnych, więc pojawia się w tym sensie deflacja cenowa, która jest odpowiedzią na to, że oczywiście ci, którzy tak twierdzą, że boją się większej niepewności, mogą mieć rację, mogą nie mieć racji, natomiast oni działają racjonalnie. I znowu tutaj w tak rozumiany spadek cen i tak rozumiana deflacja nie będzie w żadnym stopniu problematyczna. I trzecia kwestia, deflacja może być rozumiana jako spadek cen wywołana wzrostem produktywności. Akumulujemy kapitał, nabywamy nowe maszyny, urządzenia, możemy wytworzyć więcej produktów tańszym kosztem i lepszej jakości. No i wtedy ceny, czy koszty są niższe, możemy obniżyć ceny, ale zwiększyć zyski. I wtedy widzimy też, że jest pewna presja deflacyjna, tak jak w Stanach Zjednoczonych przed wielkim kryzysem. Czy w Polsce tam chyba w 2015 roku mieliśmy tam relatywnie niewielką deflację, nic się tam z gospodarką złego nie działo, tak? Ona się tam przez jakiś czas utrzymywała. Ale to jest efekt tego, że gospodarka jest po prostu, gospodarka rynkowa tutaj daje nam owoce swojej produktywności, nie tylko w postaci większej ilości dóbr, tylko spadku cen. Można powiedzieć, że oczywiście deflacja może być negatywna, na przykład wtedy, kiedy banki nie dają nam dostępu do naszych oszczędności. Nie możemy dostać się do okienka bankowego, żeby wybrać część depozytu nawet, bo banki się boją paniki bankowej. To jest przykład negatywnej deflacji, ale to nie jest przykład rynkowy, tak? Tylko to jest przykład systemowy, instytucjonalny, związany z tym, że mamy obecnie
pieniądz nietowarowy, ale o tym na moim wykładzie nie będę więcej mówił. I krótkie podsumowanie tego, co powiedziałem dotychczas. Pieniądz to instytucja rynkowa, wręcz kluczowa dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. Co ważne, pieniądz nie jest miernikiem wartości i dóbr. Dobra i usługi są wyrażone pieniądzem, dzięki temu możemy porównywać ceny poszczególnych dóbr i usług jako konsumenci, jako producenci. Tak zwana cena pieniądza to jego siła nabywcza, która nigdy nie jest stała i reprezentuje ten cały wachlarz dóbr i usług, który nas potencjalnie interesuje. Na siłę nabywczą wpływa wiele czynników jednocześnie, tak więc po stronie pieniężnej, jak i po stronie dóbr. I czasami ciężko faktycznie nam być może to zrozumieć, ale to nie oznacza, że to jest jakieś, jest to jakaś wada rynku, to jest po prostu specyfika rynku. Każdy z nas podejmuje różne decyzje tutaj. Prawo Kopernika Greshama stanowi dowód na zawodność kontroli cen, a nie rynku. Jest zupełnie odwrotnie i deflacji nie można zawsze określić jako zjawiska negatywnego, a nawet mogę to jeszcze bardziej radykalnie powiedzieć, że zazwyczaj deflacja w takich warunkach gospodarki kapitalistycznej jest zjawiskiem pozytywnym, bo te wszystkie trzy scenariusze mogą być, czy te dwa ostatnie, tak, realizowane. Na przykład właśnie ten wzrost popytu na pieniądz, jak rośnie niepewność, czy wzrost produktywności, który powoduje, że nasza siła nabywcza pieniądza jako konsumentów rośnie. I na koniec literatura. Zachęcam do zapoznania się, żeby sobie to uzupełnić. Skorzystałem z części tej literatury, tworząc ten wykład, czyli na początek poleciłbym, jakby ktoś chciał to zgłębić, Mareya Rothbarda, czyli Złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Tam jest taki esej, jak to jest po polsku? Co rząd zrobił z naszym pieniądzem, tak chyba. Karl Menger, Zasady ekonomii, gdzie jest opisany pięknie cały proces powstania, ewolucji pieniądza, dlaczego pojawiło się żelazo, złoto i w jaki sposób to ze sobą konkurowało i wypierało inne formy pieniądza. Ludwig von Mises, Ludzkie działanie, fragmenty na temat inflacji, deflacji. Mateusz Machaj, Krótki przewodnik po teorii pieniądza, tam są też przykłady związane z deflacją. I Joseph Salerno, czyli także przykłady, jest artykuł bardzo dobry, gdzie pokazuje przykłady tej pozytywnej i negatywnej deflacji. Jak jesteśmy z czasem? 5 minut zostało. To jeszcze, jeśli ktoś miał pytania, to dziękuję za uwagę i to Juliusz, tak? Byłeś pierwszy. Mi się nasunęło pytań całe mnóstwo, ale z racji na ograniczony czas zadam tylko dwa. Pierwszy, czy w PRL-u za przykład prawa Kopernika Greshama w działaniu możemy uznać to, że ludzie woleli oszczędzać w twardej walucie, na przykład w dolarze, a w codziennych transakcjach posługiwali się z reguły polskimi złotymi? I drugi to jest już temat, osadzając, że tak to mówimy, dzisiejszy wykład w kontekście, ostatnie slajdy dotyczące pozytywnego wpływu deflacji. Zdaje się, że na pierwszym wykładzie usłyszeliśmy, że nauka ekonomii sama w sobie jest wolna od wartościowania, a tutaj kwestia tego, czy coś jest korzystne, czy niekorzystne, zdają mi się być sądami normatywnymi, a nie pozytywnymi. Mhm. Okej, to odpowiadając na pierwsze pytanie. No mamy dwie waluty, tak? Tak, zielone dolary, które wiadomo, że miały, można było za nie więcej dostać, ale oficjalnie nie mogły być w obiegu, no bo generalnie z góry był taki regulacja, że to nie jest waluta i nie używamy tego, tak? Bo to jest wytwór kapitalizmu. Więc możecie się posługiwać tylko naszymi PLN-ami. Więc chyba tak. Proszę? PLZ-ami. PLZ-ami, tak. Nie PLN-ami, oczywiście. Więc one by, zresztą, co jest cechą prawa Kopernika Greshama, że ten dobry pieniądz jest w obiegu, ale nieoficjalnie, tak? Bo on jest de facto nieuregulowany i nielegalny i tam różne konsekwencje mogą nas... Można tak powiedzieć, że jest to jeden z takich przykładów też, tak? W takich trudniejszych warunkach akumulujemy sobie coś po prostu, co ma jakąś wartość, ma wyższą siłę nabywczą, ale w oficjalnym obiegu no, nie możemy tego wykorzystać, więc myślę, że tak. Druga kwestia, trzeba odróżnić jakby to, że ja mówię, że coś jest wartościowe, to nie oznacza od razu, że ja wygłaszam sąd normatywny, bo ja mówiłem o korzystnych uwarunkowaniach dla rozwoju gospodarczego i o tym, że
taka deflacja jest korzystna dla uczestników wymiany z ogólnego punktu widzenia ekonomicznego, a nie, że to jest jakaś taka reguła, że tak musi być, i, bo my tak powiedzieliśmy, to tak jest. Zresztą Mises gdzieś, też muszę dopowiedzieć, chyba w końcowych fragmentach ludzkiego działania pisał, że tam też jest rewolucja semantyczna. Jest taki właśnie sztucznie, znaczy źle rozumiany podział na ekonomię normatywną i pozytywną. I tu nie chodzi o to, że jak na przykład ekonomista powie, na przykład bank centralny powinien prowadzić odpowiedzialną politykę monetarną, okay? Albo powinniśmy mieć w gospodarce zdrowy pieniądz. Ja nie wygłaszam normatywnego sądu, tylko ja mówię, że jeżeli mielibyśmy zdrowy pieniądz, na przykład towarowy, to mielibyśmy korzyści w postaci presji deflacyjnej, wzrostu produktywności w ten sposób. To, że samo słowo ma jakieś tam zabarwienie normatywne, to nie oznacza, że cały wywód jest normatywny, więc to bym po prostu odróżnił taką kwestię czysto semantyczną od wniosku i tego, czego dowodzi ekonomia. W przypadku powinniśmy to opisać. Jeśli chcemy maksymalizować tak korzyści uczestników wymiany gospodarczej, to inflacja jest, może być zjawiskiem pozytywnym, czy deflacja, przepraszam. Dlatego powiedziałam, że może być pozytywnym i tu dałam te przykłady. Tak, ale w takim wypadku to taki sam sobie sąd, powiedzmy, powinniśmy mieć zdrowy pieniądz bez tego całego kontekstu, jest sądem normatywnym. Bez kontekstu, tak. No, nie można powiedzieć, że po prostu powinniśmy mieć zdrowy pieniądz, bo tak sobie powiedziałem, kropka, i to jest sąd normatywny, ale wiesz, że ekonomia i austriacka argumentuje potem dlaczego, tak? Natomiast generalnie nie trzeba na każdym kroku dopowiadać, że nam akurat chodzi o to, bo zakładam, że my wiemy, o co nam chodzi, tak? I dlatego sobie tak pozwoliłem, żeby już tak nie wchodzić w takie szczegóły. Ale jasne, tak, tego trzeba też pilnować, żeby ktoś na przykład nie pomyślał, że tutaj uprawiam jakąś ekonomię taką normatywną, bez argumentów odpowiednich. Jeszcze ktoś? Jeszcze jakieś pytania będą? Ja mam pytanie dotyczące fragmentu, w którym powiedział pan, że pieniądz nie jest miernikiem wartości w kontekście dóbr. Czy taki pieniądz nie jest mimo wszystko miernikiem wartości dla strony, która pozbywa się dobra w zamian za ten pieniądz, ponieważ sprzedawca bardziej ceni sobie, powiedzmy, to 5 zł niż masło. Mhm. Tak, ale on tego pieniądza używa po to, żeby dalej coś za niego nabywać albo żeby inwestować w rozwój firmy. Więc pieniądz służy dalej jako, to jest ta podstawowa funkcja kalkulacyjna, to jest ten punkt odniesienia. Co ja mogę za ten pieniądz dostać, jak sprzedam moje towary? Bo w drugą stronę, od strony konsumenta, no to jest oczywiste, że ktoś może masło cenić więcej, bardziej niż, powiedzmy, te 5-6 zł. Tak. Natomiast sprzedawca, który jakby właściwie jest autorem propozycji wymiany, on już to wartościuje, ale wartościuje pośrednio. Pozyskuje ten pieniądz, ale jak powiedziałeś, on dalej do czegoś potrzebuje, tak jak tutaj pisał Rothbard, tak? Tymczasem pieniędzy nie zużywa się. Więc pieniądz sam w sobie nigdy nie jest celem ostatecznym, bo on służy do wymiany pośredniej. Ja kupiłem od ciebie masło, ja mam masło, ja mogę je skonsumować, ale ja cenię wyżej masło niż to, co zapłaciłem. Tak, to jest moja subiektywna ocena. Ale u ciebie jest dokładnie tak samo, tylko że u ciebie to pośredniczenie pieniądza jest z drugą stronę. Ale nie pozyskujesz pieniądza dla niego samego. Po coś ci jest to potrzebne. Jak możesz się zachować jak konsument. Ja sobie teraz coś za to kupię, skoro to sprzedałem, więc będę pełnił funkcję konsumenta. Albo na przykład zainwestuję w rozwój firmy, tak? Więc jakby dalej masz tę wartość. A pieniądz jest tylko pośrednikiem, tak? I bez względu na to, w którym kierunku idzie wymiana, tak? I którą stronę wymiany analizujemy. Pytania dwa, jeśli bym zdążył, aczkolwiek było 5 minut, już chyba więcej niż 5 minut temu, więc może ograniczę się ascetycznie do jednego. Mianowicie teza o wywodzeniu się pieniądza z niedogodności barteru ma charakter historyczny, jako taka jest falsyfikowalna i jest obficie krytykowana na łonie współczesnej antropologii, czego chyba najgłośniejszym przykładem jest praca Davida Graebera z jego długiem na czele, gdzie argumentuje, że historycznie patrząc i jakby empirycznie to wspiera dosyć obficie swoją tezę, pieniądz wyodrębnił się z długu, a bardziej niż z niedogodności barteru, i zastanawia mnie, w jaki sposób, po pierwsze, w jaki sposób odnosi się do tej krytyki teoria austriacka pieniądza, po drugie, w jakim stopniu teoria austriacka jakby stands or falls razem
z teorią o... Na ile teoria pieniądza austriacka zachowuje swoją ważność i prawdziwość, nawet jeśli okazałoby się, że teoria o jakby proweniencji pieniądza z niedogodności barteru jest nieprawdziwa historycznie, łamane na antropologicznie. To znaczy jakby to, te kwestie antropologiczne, one jeszcze były też poruszane takie, że chyba nie było dowodów na barter nigdy, ale barter bardzo szybko znikał, no bo były te ograniczenia i to, że tam gdzieś w jakimś wykopalisku się nie znajduje dowodów na wymianę barterową, to nie jest dowód, że to nie występowało, to po prostu bardzo szybciej niż później znikało i ten pieniądz wchodził. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, że pieniądz jednak według Grabera pochodzi z długu, a nie z ograniczeń wymiany barterowej, no to można to w ten sposób na nie odpowiedzieć, że no tak samo, w jaki sposób ja bym miał zaakceptować to, na przykład, że ktoś komuś jest coś winien i jak z tego wyprowadzić ceny na resztę aktywności gospodarczych z samego długu. Jak zrozumieć na przykład kwestię siły nabywczej pieniądza poprzez pryzmat długu. O, tu masz takie też, taki klin można wbić. Natomiast już tak nie rozwlekając się, nie chciałbym jakby unikać odpowiedzi, ale wyszła dwa lata temu książka, którą opublikowaliśmy w tak zwanym roku mengerowskim. Tak, dwa lata temu to było, o rewolucji właśnie marginalistycznej. Niech żyje rewolucja. I tam jest jeden z rozdziałów Przemka Rabki, który tam krok po kroku rozbija właśnie te tezy Grabera, że pieniądz pochodzi z długu. I też to się ostatnio w języku angielskim ukazało. Ja nie będę tam wypowiadał się, dlatego żeby po prostu nie zebrać czasu, ale tam Przemek na pewno... bo też to czytałem, zrobił to o wiele lepiej. Natomiast generalnie to jakoś na szkołę austriacką nie wpłynęło, tak, szkoła austriacka się nie zachwiała, odpowiedziała, no i dalej ma się dobrze. Już, tak? Koniec. Okej, okay, to bardzo dziękuję, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, dopowiedzi w kuluarach, jak najbardziej.